Witam w kolejnej części kursu. Nauczyliśmy się już do tej pory, jak kopiować foldery, pliki, tworzyć katalogi, czyścić ekran, przeglądać katalogi oraz listę plików. Więc nadeszła pora na to, aby dowiedzieć się, jak usuwać foldery i pliki w wierszu polecenia. Do usunięcia pliku możemy skorzystać przykładowo z polecenia del. Spróbujmy zatem usunąć jakiś pliczek z naszego pliku aniny. Sprawdźmy dir. Mamy tutaj trzy pliki, więc wybierzemy usunięcie jakiegoś screenshota. Wybierzemy sobie screenshota datą. Wpisujemy więc del, screenshot, enter, dir. Jak widzimy, screenshot zniknął nam z wykazu. Aktualnie pokazuje nam dwa pliki w folderze, poprzednio były trzy pliki. Więc usuwanie plików mamy niby z głowy, ale jeszcze skorzystamy z jednego parametru. Spróbujemy polecenia del, gwiazdka, kropka, gwiazdka. I naciskamy Enter. I zatwierdzamy na jest. Jak widzimy, program nam się spytał, czy chcemy usunąć wszystkie pliki. Sprawdźmy zatem za pomocą dir. Jak widzimy, skasowaliśmy wszystkie pliki z tego folderu przy użyciu właśnie polecenia takiego. Gwiazdka, kropka, gwiazdka dodane do polecenia delete, czyli usuń plik o dowolnej nazwie z dowolnym rozszerzeniem. No to więc pora teraz zabrać się za usuwanie folderów całych. Mamy do tego celu polecenia rmdir, skrót jako remove dir, lub też podobne jak przy tworzeniu katalogu mamy krótszą wersję, czyli rdm. My oczywiście będziemy korzystać z tej krótszej wersji, ale przetestujemy obydwie wersje. Spróbujemy sobie najpierw, usuniemy sobie te pliki aniny za pomocą rmdir. rmdir. Pliki aniny. Enter. Sprawdzamy teraz direm, czy folder nadal istnieje, a widzimy, folder nam zniknął. Dobrze, przejdźmy zatem poziom wyżej i spróbujmy teraz usunąć tę kopię laptopa za pomocą polecenia rmdir. rmdir. Kopia. Kopia laptopa. Enter. Naciskamy Enter. Jak widzimy, program wrócił nam błąd. Nie chce nam usunąć katalogu, gdyż katalog nie jest pusty. Zatem spróbujmy za pomocą polecenia rd. rd. Kopia. Laptopa. Enter. Jak widzimy, w tym przypadku również nie poskutkowały. Wyjściem z tej sytuacji jest zastosowanie dwóch mnemoników. Czyli użyjemy mnemonika S i mnemonika Q. Czyli pozwala nam to ominąć pytanie, czy serwer jest czy folder jest pusty. W przeciwnym przypadku, jeżeli nie zastosowalibyśmy mnemonika Q, wyświetliłoby się nam zapytanie, czy na pewno chcemy usunąć ten folder, gdy znajdują się tam jakieś pliki,
A tak stosujemy dzięki zastosowaniu tego mnemonika, naciskamy tylko Enter i teraz sprawdzamy, czy folder DIR figuruje na liście naszych folderów. A widzimy, folder DIR zniknął. No to spróbujmy RD i skasujemy jeszcze kopię, aby pokazać Wam działanie tego mnemonika Q. W tym poleceniu teraz nie użyliśmy Q, użyliśmy samego S. Zatwierdzamy polecenie Enter, jak widzimy program zapytał nam się, czy na pewno chcesz usunąć ten folder. Naciskamy Yes. I teraz DIR. A widzimy obydwa nasze katalogi zniknęły. Usunęliśmy całe foldery, jak i pojedyncze pliki, a także pełne foldery zawierające pliki. Dziękuję i zapraszam na następną część.